Po raz kolejny powódź dotknęła mieszkańców powiatu bielskiego. Strażacy wypompowują wodę i za pomocą łodzi docierają do tych, którzy nie zdecydowali się na ewakuację. Czekają, co zobaczą po tym, jak woda opadnie. Łukasz Kądziołka. Mimo działających od wielu godzin pomp, wody nadal jest bardzo dużo. Pan Adam, widząc to, co dzieje się za oknem, wiedział, czego może się spodziewać. Oblany naokoło cały dom, a w piwnicy no. To pan już przygotowany, widzę, jest. Tak, niestety. Ale to tak, jakby pan mógł porównać do poprzednich powodzi, to wyglądało podobnie, tak samo? Plus minus tak. Tylko że w 2010 wody plus minus było dotąd. Teraz woda na zewnątrz sięgnęła do pierwszego stopnia schodów. Na ulicy Weneckiej ludzie dobrze pamiętają poprzednie powodzie. Na razie to sezonowa praca, bo podciska wodę. Nie? No, tak, my tu tak jeszcze w tym roku nie mamy tak tragicznie jak w 97, bo w 97 roku to tutaj tej drogi nie było widać, nie? Tak wody były. Jeszcze przez jakiś czas do tej piwnicy nie będzie można wejść. A ile tam jest głęboko? Tu jest 1,80 m. Jednak najbardziej powódź odczuli ci, których domy całkowicie zalała woda. Tak wygląda ulica Waryńskiego po drugiej stronie rzeki Iłownicy. Strażacy transportują najpotrzebniejsze rzeczy, ponieważ wiele osób nie zdecydowało się na opuszczenie swoich domów. Jak dociera do nas sygnał, że jest pomoc potrzebna pod danym adresem, staramy się tam dotrzeć, staramy się tej pomocy udzielić adekwatnie do tego, co możemy, a jakie są potrzeby. Strażacy przestrzegają przed wchodzeniem do wody. Jeśli ktoś chce wydostać się ze swojego domu lub do niego wrócić, to powinien poczekać na pomoc. Wdepniemy na przykład w studzienkę, która nie posiada już swojego dekla. Może dojść do tragedii. Dzisiaj samorządowcy spotkali się w starostwie powiatowym. Liczenie strat dopiero się zacznie, ale wiadomo już, że mogą być one większe niż w 2010 roku. Jak zapewnia starosta, powiat był gotowy na powódź. Na ten stan byliśmy przygotowani. Zbiorniki nasze były, które retencją się zajmują, prawie puste. Przyjęły tą ilość wody, które mogły przyjąć. Nie było większych zrzutów, jak żeśmy oczekiwali. Niestety drobne potoczki, jak się okazuje stawy, które w części wały zostały poprzerywane. W samych Czechowicach-Dziedzicach zalanych zostało około 350 posesji. W kulminacyjnym momencie spadło tam ponad 170 litrów wody na metr kwadratowy.